Siostrzyszko kochana, chciałem przekazać dobrą nowinę, bo Chrystus przychodzi, iskra prawdy z Polski. Ten żywy Chrystus, co raz się urodził, zmartwychwstał i teraz przychodzi do naszych serc i umysłów. No bo Chrystus żyje, przecież zmartwychwstał. I tylko ja wierzę w zmartwychwstanie, Urszulka i Zbyszek. A można by, siostro, tam radio ściszyć, bo troszkę zakłóca. Ale coś to jest tak, czy ja nie mogę nawet rozmawiać. Możesz odsłuchać, wiesz, wiara ze słuchania jest jedna wiara i Chrystus jest w żywych sercach. Ja mogę cię uzdrowić, jak wierzysz w Syna Bożego, bo ja jestem Synem Bożym, a Chrystus jest moim Ojcem w niebie, Ojcze nasz. Jak uwierzysz, to ja cię uzdrowię. Twoja wiara, poprzez wiarę, wiesz? Bo Chrystus tak działa do dzisiaj. Proszę, chwileczkę, dziękuję, do widzenia. Życzę dużo zdrowia, Bogusławie. Pięć, jeden, cztery, siedem, siedem, dwa, a cztery, pięć, trzy. Dzień dobry, kochana siostro. Brat Bogdan mówi, bo mamy Ojca w niebie. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święcie. To jest, chodzi o Chrystusa, który żyje. Raz się urodził, raz zmartwychwstał, jak go zamordowali. I powtórnie przychodzi i iskra prawdy z Polski na cały świat. Prawda sama się obroni. Ona, to jest kwestia czasu, że prawdą jest tylko Chrystus. No i Kościół, po prostu Kościół to są ludzie, którzy mają czyste serca i umysły, bo mamy się miłować w miłości Chrystusa, a Chrystus na wojnę nie poszedł, a zwyciężył świat. Nakarmiał, wskrzeszał, uzdrawiał, dobrze czynił, nakarmiał 5000, a dzisiaj wszystko zrobili odwrotnie. I na przykład Chrystus nakarmi 5000 chlebem, rybą, a teraz 5000 karmią księża. Ja też księży chcę nawracać, ale księża nie nawrócą się, dopóki nie będą finansowani, bo oni nie chcą iść na budowę, na rolę, na kopalnię. Oni się uczyli, żeby kraść jak faryzeusze. I to jest przekłamany świat. Także trzeba ich mówić pytania. Ksiądz, no umarł ktoś bliski, gdzie on jest? W czyśćcu, w niebie, w piekle? No w prochu ziemi i ciało zmartwychwstanie, bo Łazarz zmartwychwstał z grobu po 4 dniach, ale teraz jest pierwsze zmartwychwstanie dla prawdy, dla Chrystusa, w Jego miłości. I ci, co teraz przeżyją te całe zakłamanie tych reklam telewizorni, co kłamie, tych wojen, co nas straszą i tych pandemii, to będą nieśmiertelni, bo zawsze po burzy jest słońce. Czy te kłamstwo straci moc, ludzie zakłamani wymrą, będą chcieli umrzeć, a normalne rodziny będą się tworzyć. Co Bóg złączył? Mąż, żona i dzieci. Nie będzie tych zboczonych ludzi, bo dwóch facetów nie może mieć dzieci. To jest chory świat już, Sodoma Gomora. No chory, oczywiście. No. Czyli siostra, dobrze myślisz tak samo tutaj, jak my tutaj, bo Chrystus daje nam mądrość i żeby wytrwać do końca, będziemy zbawieni. No kiedyś tam Ojca Rydzyka chciałem nawracać i numery podawane były. Ja napisałem sobie, bo ja też się urodziłem w katolicyzmie, ale wiem, że Jezus zmartwychwstał, już nie trzeba tam. On się nie rodzi co roku, bo raz się urodził. A to są tradycje, które zniosły Słowo Boże, żywego Boga. Oni robią biznes na tradycjach, na ludziach, na choinkach. I ja już jestem, mam 56 lat, ja mam 2 synów i Chrystus mnie wybrał, zanim się urodziłem i On teraz wybiera tą pszenicę, tą prawdę tych ludzi, którzy naprawdę mają szczere serca. Bo Chrystus nasiał pszenicy i teraz trzeba zebrać. I wyjdą aniołowie i są żniwo, czyli koniec świata i oddzielą pszenicę od plew, czyli prawda od kłamstwa. I kto ma prawdę w sobie, w sercu, w miłość, to będzie wiara, nadzieja, miłość. Miłość będzie wieczna, ale w prawdzie dla Chrystusa. No i świadków Jehowy trzeba nawracać, bo oni stoją na stojakach i czekają, że Jehowa nas zniszczy w Armagedonie. A to oni zdradzili Chrystusa, tak jak Judasz go zdradził, i będą się wieszać. Bo oni udają takich pobożnych, ale nie wierzą w Chrystusa, tylko Jehowę amerykańskiego wywyższają. W ogóle Ameryka to te wojny wszędzie prowadzi. I ten Watykan tu rządzi, i ta Unia jeszcze nam tu wszystko pozabierali. Jestem zlepszy, mój brat gospodarkę dał w dzierżawę, bo zniszczyli go. 6 hektarów ziemi nie może wyżyć, musiał iść do roboty do takiej prywatnej. Także oni to nas chcą zniszczyć, ale co nas nie zabije, nas wzmocni. Także z Polski na cały świat wyjdzie prawda,
którą Chrystus głosił apostołom, nauczył apostołów tej miłości. Oni wymarli śmiercią męczeńską, a dzisiaj ludzie psychicznie będą chcieli umrzeć, jak zobaczą Chrystusa w sobie, jak Judasz go zobaczył i wolał się powiesić, niż wziąć te 30 srebrników i zabawić się z panienkami, jak syn marnotrawny. Piekła nie ma, piekło jest teraz na ziemi. Oni nas kłamią. Ksiądz mnie straszy piekłem, Świadkiem Jehowy Armagedonem, policja wyrokami, wyroki, policja sądami, sądy wyrokami i tak się straszą. Ja nie mam strachu i za dużo pieniędzy, ja chcę żyć normalnie, co Bóg złączył. Normalna rodzina, bez złodziei, kłamców, oszustów, żeby się nie zamykać w biały dzień mieszkania, bo to wszystko ze strachu. A wszyscy w Boga wierzą, to czemu ludzie się boją? Człowiek człowieka się boi. Już nie wiedzą, o czym mówić, co rozmawiać. Jeszcze słuchałem tej telewizji, która kłamie. Także prawda sama wyjdzie na jaw, to jest kwestia czasu. I my tylko na której się trzymajmy, jak zdrowe odżywianie, wiadomo, jak najbardziej, nieprzetworzona żywność, no i rozmawiać z ludźmi normalnymi, pomagać innym, jak możemy pomóc, jak pozwolą sobie pomóc. Bo nieraz nasza pomoc jest odrzucana, oni myślą, że my chcemy krzywdę zrobić, bo myślą, no po prostu są zakłamani. Chrystus chciał dobrze, nakarmiał, trzeszał, uzdrawiał, zwyciężył świat, na wojnę nie poszedł. A chrześcijanie się zbroją, chcą iść na wojnę. Niech idą. Niech bardzo idą ci, co ich wysyłają, ci przywódcy. Bo to jest, no. O to chodzi. Niech idą sami. No. Czyli żadna matka nie chce syna tam stracić na wojnie. Bo kochać dzieci. No. Także Chrystus jest najlepszy. Oddać życie za Ukrainę, za wszystko, to trochę nie jest fair. Dokładnie. Chrystus jako baranek oddał życie za cały świat. I szczególnie za tych, co będą mu posłuszni, 100% mu zaufają. Także coś się stanie, że ta iskra wybuchnie na cały świat, z Polski. Ja nie wiem, ale wiem, że Chrystus 24 lata temu zaczął swoje 1000 lat, związał szatana i teraz świat jest próba wiary na cały świat. I jest sąd, że my sami, nasze sumienie nas osądzi, czy pójdziemy za kłamstwem, czy za prawdą Chrystusa. Prawda wyzwala i daje nam spokój Boży. Tylko nie dać się zastraszyć, zakłamać, bo ten oni... Nie dać się, tak jest, nie dać się ogłupić. Dokładnie. Święte słowa, nie dać się ogłupić. Więc teraz oczyszczenie w ogóle narodu, wszystko, tak? To jest prawda. No, i no dobra, bo muszę obiad tu gotować. To smacznego obiadu i prawda niech świeci wiecznie. Błogosławię, dziękuję.